Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Rozpoczynamy sobotnie granie. No ten kalendarz Ekstraklasy na ten weekend jest naprawdę wypchany i nabity jak kabanos. Przypominam, w poniedziałek meczu nie ma. Rozpoczyna się zgrupowanie, więc wszystko zostało wciśnięte właśnie w sobotę i w niedzielę. Sobotnie granie rozpoczęło się od meczu na Dolnym Śląsku. Śląsk podjął Stal Mielec 1-1, to jest wynik, którym zakończyło się to spotkanie. No i muszę powiedzieć, że naprawdę emocje mieliśmy na samym początku i na samym końcu. Piękną klamrą nam się to właśnie spięło. Bramki, które padły odpowiednio w 7 i w 10 minucie. Śląsk wyszedł na prowadzenie, fantastyczna odpowiedź Mielczan. Wreszcie odblokowanie się Rauno Sapinena, jego premierowe trafienie w koszulce Stali, a poprzedzający był gol. Erika Exposito, Hiszpan, miał właściwie hektary wolnego miejsca, no i też trzeba po prostu przyjrzeć się obronie Stali Mielec, bo ta w tym meczu gra po prostu na nieodpowiednim poziomie. Natomiast przejdę do tego, co mnie osobiście najbardziej, no nie chcę powiedzieć zabolało, ale utkwiło w pamięci po tym spotkaniu, czyli tej kontrowersji sędziowskiej, kiedy Stal rozgrywa, kiedy grana jest piłka i ta futbolówka wychodzi ewidentnie za linię końcową. Później mamy sytuację bramkową, kiedy to Stal wyrównała, a akcja poszła dalej, to znaczy piłka nie została zagrana od bramki, kiedy ta piłka wyszła za linię końcową. Mam wrażenie, że tutaj absolutnie, no nie chcę powiedzieć, że wynik został wypaczony, no ale pośrednio został strzelony gol po sytuacji, no po której akcja powinna zostać przerwana. Także kilka memów, które się pojawiło na Twitterze, zresztą jak w tej chwili widzicie, tak samo screen z tej sytuacji. Natomiast wracając do meczu, no przede wszystkim wymiana ciosów. Nie było dużo takich klarownych sytuacji. Ewidentnie Stal Mielec wolała piłkę stracić i biegać za futbolówką. Natomiast Śląsk głównie polegał na swoich indywidualnościach, to znaczy na indywidualnych rajdach Erika Exposito, Johna Jeboacha, czy grającego troszeczkę wyżej Olsena. To wszystko grało, natomiast pod polem karnym brakowało decyzji. W końcówce było kilka niezłych sytuacji, no przede wszystkim to, co się zaogniło już w doliczonym czasie gry, dlatego ten mecz no, trwał niespełna 100 minut. W mojej opinii powinien Gettinger zobaczyć czerwony kartonik. Mówię o tej kontrze Jeboacha, kiedy po piłce meczowej dla Stali była właściwie piłka meczowa dla Śląska. Fantastyczne zagranie Leszczyńskiego i skrzydłowy urwał się flanką. No troszkę takiej złej energii, natomiast no, te drużyny muszą zacząć punktować, bo oczywiście Stal miała tą niechlubną serię 5 porażek. Po całkiem obiecującym remisie z Rakowem Częstochowa przyszła ta niechlubna seria, kiedy potopieczni Adama Majewskiego czterokrotnie przegrali. Dzisiaj remis. Można go traktować jako wynik na pewno dobry, biorąc pod uwagę szereg aspektów, przede wszystkim miejsca w tabeli, no a Śląsk, który jest przecież sąsiadem Stali, również ten remis może wziąć chyba z takim umiarkowanym zadowoleniem. Oczywiście z perspektywy meczu mam wrażenie, że Śląsk mógł się pokusić o 3 punkty, bo byli piłkarze Iwana Dziurdziewicza groźniejsi, dominowali, narzucili swoje warunki gry, ale nie potrafili tego przekuć na bramkę. Ostatecznie po tej obiecującej wygranej z Lechem Poznań przyszły 2 mecze bez zwycięstwa. Dzisiaj kolejne spotkanie, które nie kończy się wygraną. Do tego dodajmy ten mecz, no, kompromitację z KKS Kalisz w Pucharze Polski. Ostatecznie znów mecz bez wygranej. Dzięki, tyle ode mnie z tego pierwszego sobotniego meczu. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i śledźcie mój kanał, bo dzisiaj naprawdę będzie się działo, jeśli chodzi o naszą piłkę.